Witam wszystkich serdecznie w czwartkowym odcinku. Dzisiaj, moi drodzy, bonusowy odcinek, bo stwierdziłem, że w zasadzie czemu by nie, a dodatkowo, moi drodzy, w tym tygodniu również wyjdzie w niedzielę bonusowy odcinek, ponieważ to właśnie wtedy wyjdzie pierwsza część specjala Tajlandia, także pamiętajcie, w niedzielę o 9 rano tutaj na moim kanale wychodzimy szukać robaków do Tajlandii, natomiast dziś postaramy się, raczej nie postaramy się, tylko tak też zrobimy, ponieważ przełożymy mojego burmbala, moi drodzy, z tego terrarium, w którym siedzi on praktycznie od kiedy go mam, do większego, a w sumie pokażę wam. Zrobimy to klaśnięciem, dobra? Mniej więcej taki apartament dostanie burmal, ale wypas, no nie? Także dzisiaj, moi drodzy, przełożymy sobie węża tutaj, zaaranżujemy to terrariko, chociaż sami widzicie, jak ono jest piękne. I na sam koniec wstępu szybkie info o zbliżających się targach terrorystycznych, mianowicie, moi drodzy, w tą niedzielę, czyli dokładnie wtedy, kiedy wyjdzie specjal, odbędą się krakowskie targi terrorystyczne Animals i ja na nich się zjawię, więc jeśli ktoś z was ma ochotę się ze mną zobaczyć, zbić piony, pogadać albo cokolwiek, to wiedzcie, że już w tą niedzielę będzie taka możliwość w Krakowie. Jest to 24 kwietnia i wszystkie informacje odnośnie tego wydarzenia zostawiam w opisie filmu, także jeśli jesteście zainteresowani w ten sposób spędzeniem przyszłej niedzieli, no to zapraszam i do zobaczenia. Tymczasem koniec tych formalności i zabieramy się do roboty. Zacznijmy od przeglądu naszego burmbala. Zobaczycie, że urósł naprawdę dużo od ostatniej aktualizacji. Niedługo mi wybije rok z burmbalem. No dobra, muszę wyjąć ten główny korzeń, za którym sobie burmbal siedzi zazwyczaj. Ohej. O, widzę, że jest kubka do sprzątnięcia. Rozkwincie, nie kumam tego węża, ale on, no niestety, ale sra pod siebie. Nie wiem, czy też tak macie ze swoimi wężami, że srają pod siebie. W sumie regiusy lubią tak się skasztanić gdzieś tam w kryjówce. No, widocznie burmbale również, bo jak widzicie, no kupa jest po prostu tuż koło niego i on sobie nic z tego nie robi. A przecież ma możliwości, żeby się skasztanić gdzie indziej. Patrzcie. No a on wybiera zawsze swoją kryjówę. No w każdym razie, weźmy tą samiczkę do ręki. Zobaczmy, jak ona jest duża. No cześć. Szybciutko wyjmiemy, żeby nie ugryzła. Urósł, nie? Kurde, jakie bydle już jest. No słuchajcie, on pochłania już, że tak powiem, naprawdę porządne 100-gramowe szczury, więc z karmieniem tego węża nie ma problemu. Osobą, dzięki której ten wąż przyszedł na świat, jest oczywiście Snake Barn. Możecie sobie zajrzeć do niego na kanał, bo tam jest dużo, dużo wiedzy o wężach. No i Snake Barn mi mówił, żebym czasem jej nie przekarmiał, że lepiej jest węża karmić rzadziej niż częściej i mu dawać po jednym szczurze, a nie przykład po dwa, żeby nie było tak, że on dostanie dwa szczury i się zblokuje, załóżmy, na 2 miesiące, bo się za bardzo najadł. Zobaczcie, bo dla tych, co nie siedzą w temacie, wyjątkowość tego węża polega na tym, że poza tym, że kosztuje parę 13 tysięcy złotych, to jest ich dosłownie parę 10 na świecie. No i to jest hybryda węża pytona królewskiego z pytonem tygrysim, czyli to jest w ogóle kosmos, ponieważ zostały złączone gatunki żyjące na, uwaga, różnych kontynentach, bo przecież pyton królewski to Afryka, pyton tygrysi to Azja Południowo-Wschodnia, no i w wyniku połączenia wyszła taka niesamowita dziewczyna, bo w moim przypadku to dziewczyna. I imię tej dziewczyny, bo też nie pamiętam, czy wam mówiłem, ale chyba wam mówiłem. No więc słuchajcie, to jest Penelopa. Tak mi się spodobało to imię, że stwierdziłem, że może zostać. Nie wiemy w ogóle, do jakich rozmiarów ta samica urośnie, bo jest to hybryda. No i po prostu nie wiadomo. Na pewno będzie większa i bardziej masywna od samiczki Regiusa, od Reginy. No bo to jakby siłą rzeczy musi tak być. Zobaczcie, niby Regius, a niby tygrys. No u mnie na kanale niestety nie ma pytona tygrysiego. Jeszcze nie ma. Nie chcę zapeszać, słuchajcie, ale no wiecie, ja tutaj mam miejsca na hodowli na gigantyczne terrarium. No i widzicie, że mój wąż jest raczej spokojny. Ona kiedyś miała faski, jak była młodsza, że syczała na mnie, natomiast potem jej się przestawiło i już jest po prostu potulnym wężem. Jak widzicie, nawet nie sykła na mnie ani razu, jak tam jej wpakowałem rękę w terrarium, więc ogólnie no tak to wygląda. Jak ją położymy tutaj na biurku, to jak będzie wyglądała rozprostowana? Puść. Patrzcie. Nie puści. No puść. Ale jest ładna, nie? Ojeju. Niestety nie wiemy, jakich odmian barwnych byli rodzice. To byście musieli sobie do Barna zajrzeć. Może, żeby się tego dowiedzieć. Ojejku, jaka kluseczka piękna. Nieosiągalna, słuchajcie, dla, że tak powiem, normalnych ludzi. Więc tym bardziej cieszę się, że mam możliwość hodowania po prostu takiego rarytasa na skalę światową. Bo słuchajcie, na świecie tych węży wyszły 3 mioty. 3 mioty na całym świecie. I to jest jeden z 40 chyba iluś, albo z 30 iluś egzemplarzy tego gatunku na świecie. Więc naprawdę to jest taki rarytas, że już fizycznie nie może być większy. Ja ją teraz odłożę póki co tutaj do starego terrarium i zabierzemy się za aranżację nowego. Co w ogóle będziesz rozkminiać? Ale urosła w to terrarium, nie? Ona ma na długość 60 cm. Więc kurde, jak ona się rozprostuje, to już będzie jak to terrarium. Więc 60 centów
takim grubym wężu? Przecież to jest po prostu szaleństwo, ja nie mogę. No ale dobra, niech ona się tutaj rozgości. My możemy sobie zmienić kadr i wlatujemy z terrarium. Ożeż fakt ciężkie, słuchajcie. Widzę, że doskwiera nam brak oświetlenia w terrarium. Także proszę bardzo, zobaczcie tylko, jaki to jest majstersztyk. No to dobra, parę słów o tym naprawdę pięknym terrarium. No więc wyobraźcie sobie, że to w ogóle miał być inny projekt związany z tym terrarium. Natomiast dostałem je od jednego z Was dawno temu, jakieś myślę, że ponad rok temu. Akurat byłem przyjazdem na Śląsku i się okazało, że właśnie jeden widz ma na oddanie terrarium, więc wziąłem, no ale tutaj ścianka w środku była brzydka, nie podobała mi się, no więc uderzyłem oczywiście do Terra Gadziora. No i w ten sposób, słuchajcie, stworzył Gadzior nam coś takiego. Jakbyście byli zainteresowani zakupem terrarium, bądź też ogólnie przerobieniem na przykład swojego na jakieś lepsze, to bezapelacyjnie uderzajcie do Terra Gadziora. Kontakt do niego zostawię w opisie filmu. No i dobra, z jakichś takich informacji typu elektronika. No to tutaj mamy fajne power LEDy, które dają nam różnokolorowe spektrum, żeby jeszcze lepiej wydobyć barwy zwierzaka. Również półka tutaj ma zatopioną matę grzewczą w środku, więc wąż będzie mógł się grzać albo na półce, albo pod półką, bo ona grzeje jakby od dołu i od góry. Najpierw chciałbym tutaj umieścić korzeń, który Burmbal już zna, ponieważ stwierdziłem, że ten prawy róg wręcz idealnie nada się, żeby go wsadzić, ponieważ zobaczcie, tutaj jest taka jama, którą stworzył Gadzior. Ona jest fajna, podświetlona, natomiast nie jest grzana i fajnie byłoby dać Burmbalowi możliwość wyboru, czy on chce siedzieć schowany w kryjówce, która jest grzana, czy w kryjówce, która grzana nie jest. Dlatego pomyślałem, że jak wsadzimy tutaj, jeśli znajdziemy oczywiście odpowiednią pozycję, jeśli wsadzimy tutaj korzeń odpowiednio, no to wówczas ta jaskinia nam stworzy właśnie taką kryjówkę. Tylko właśnie nie wiem jak, a nie chcę też zasłonić tej wypasionej czachy, bo przecież jest przepiękna. Patrzcie tylko na to. No wydaje mi się, że będzie. I teraz mamy z prawej strony wypasioną kryjówkę. Mam tu fajnego, suchego badyla od Gadziora. Myślę, że też możemy go tutaj wsadzić. Myślę, że miska z wodą będzie leżała po prostu na środku terrarium. No tutaj korzeń pasuje, tylko że jak w tym miejscu chcę miskę, to ona mi nie wejdzie. Znaczy pojemniczek, miski się jeszcze nie dorobiłem. O, dobra. I jeszcze dostałem taką fajną, fajny kawałek kory razem z trawką. No i pytanie, czy sobie go gdzieś tutaj położymy? Możemy go w sumie położyć, słuchajcie, tu. I w ten sposób można powiedzieć, że jeszcze bardziej ukryjemy chłodną kryjówkę dla Burmbala. No dobra, kochani. Mi się wydaje, że tak naprawdę aranżacja w tym terrarium dobiegła końca. Sprawdźmy w takim razie, czy ta brzydka miseczka tutaj będzie nam pasować. Znaczy, no, wizualnie nie będzie pasować, ale ma pasować tylko tak, żeby Burmbal mógł z niej sobie skorzystać. Jak będę następnym razem u Gadziora, to wezmę od niego, bo on fajne miseczki robi takie, no, ładne miseczki. Więc póki co jest tak, no i dobra, wyciągamy węża, ziomy. Penelopa, proszę bardzo. Ja nie wiem, jak ty się odnajdziesz w takim wielkim apartamencie. Mam nadzieję, że nie będzie dla ciebie za duży i się nie zblokujesz tutaj. I jednak zjesz nam za tydzień albo za dwa, a nie za dwa miesiące. Zależy mi, słuchajcie, na tym, żeby ona jednak weszła i się przeszła, a nie od razu zakopała gdzieś. Myślę, że jak ten wąż się rozprostowywuje, to się okazuje, że jest skubaniec po prostu strasznie długi. Dobra, położę ją tutaj i biorę aparat do ręki. No, trochę wąż ma zdziwko, nie ma mu się co dziwić. No, pierwsza przeprowadzka w życiu, znaczy w sumie druga, no ale w dalszym ciągu. Pierwsza poważna przeprowadzka w życiu. Wążu rózu i takie są tego efekty. Myślę, słuchajcie, że no, podejrzewam, że koło roku ona będzie w tym terrarium, no bo zakładając, że za rok będzie dwa razy większa, to już trzeba będzie ją po prostu wsadzić do czegoś większego, także będziemy oczekiwać na rozwój sytuacji. Nie no, wydaje mi się, słuchajcie, że z perspektywy węża to jest całkiem fajny apartament, nie? Bo zobaczcie, ma strasznie dużo takich różnych skałdów ciskania się między nie, ma dwie jamy, ma korzenie. Nie no, wypas. Myślę, że będzie dobrze. Dobra, jakieś ostatnie słowa do widzów Penelopa w tym odcinku? Chyba nie. Penelopa się troszkę tremuje. Ojejku, jak głowę tam wystawia. Dobra, kochani, na dzisiaj to tyle. Zostawcie proszę łapeczkę w górę, kliknijcie suba. No i tak najbardziej, na czym mi zależy, nigdy mi na tym tak nie zależało, to błagam Was, bądźcie ze mną w niedzielę i niech ten specjal się dobrze ogląda i niech sponsorzy będą zadowoleni. Dobra, z mojej strony to jest tyle. Trzymajcie się, na razie i hej!